Witam serdecznie, nazywam się Dawid160.pl, a to jest drugi odcinek Zagrajmy w Trackmanie Sunrise Extreme. Po bardzo udanej inauguracji udało się przejść wszystkie trasy pierwszej serii tras w trybie wyścig, czyli Holidays. Wszystkie medale na Deo udało nam się zdobyć, chociaż tej serii tak naprawdę nie rozgryźliśmy w 100%, albowiem nie wiem czy zauważyliście, ale mamy coś takiego w tej grze jak puchar serii. Puchar serii polega na tym, że musimy przejść wszystkie trasy danej serii bez żadnej przerwy z konkretnym medalem. Jeżeli powiedzmy wybierzemy złoty puchar, to musimy wygrać ze złotem na wszystkich 5 trasach. Nie możemy się pomylić. Czyli musimy wszystkie trasy przejść za pierwszym razem. Więc to może być bardzo ciekawe wyzwanie, ale tym dopiero zajmiemy się za jakiś czas. Na razie będę skupiał się na tym, żeby przejść wszystkie trasy pojedynczo, aż do ostatniej finalnej i dopiero potem zabierzemy się za puchary. W dzisiejszym odcinku seria shopping, czyli ruszymy na zakupy, chociaż nie będziemy niczego kupować, ale shopping no nie jest zupełnie bez powodu, ten tytuł. Bo będziemy ścigać się w środowisku Bay, a Bay jest akurat związane z miastem. Więc pierwsza trasa Downtown, czyli będziemy przemieszczać się w samym centrum miasta. Jeżeli dobrze to zrozumiałem. I to jest, moi drodzy, trasa na okrążenia. Tak, kolejną nowością w tej grze jest... Są trasy na okrążenia. Możemy właśnie zaliczać trasy na okrążenia. W Trackmania Original nie było ani jednej trasy na okrążenia. Chociaż akurat muszę wam powiedzieć, że niektóre trasy są tam tak skonstruowane, że mogłyby być na okrążenia. Choćby Race A1, jak i też kilka trasy w Rally na pewno było tak właśnie skonstruowanych. A mimo to po prostu start znajdował się tam, gdzie meta, ale z tego no, żadnych okrążeń nie zrobiono. Dobrze, to jest akurat bardzo króciutka trasa, też bardzo prosta, udało się za pierwszym razem już na Deo złamać, mimo że o czym innym gadałem, a tu po prostu tak znikąd pierwszy medal na Deo nam się ujawnił. I możemy w ten sposób przejść do kolejnej trasy, bo w ogóle, żeby przejść do następnej trasy w danej serii, to musimy zdobyć przynajmniej złoty medal. Ale dla nas to nie jest żaden problem, tym bardziej, że zdobywamy i to za pierwszym razem medale autorskie. No dobrze, to teraz rozegrajmy trasę crossover. Zobaczymy, co tu będzie się działo tym razem. Tak, inne środowisko, czyli oczywiście mamy inne pojazdy. Mamy też zupełnie inną muzykę, która przegrywa w tle. Swoją drogą, nie powiedziałem wam o tym, z czego zrezygnowano w Sunrise względem Trackmania Original. Ale myślę, że kilka takich elementów mogliście już wyłapać. Między innymi nie ma żadnych jingli wybrzmiewających po zdobytym jakimś medalu. W sumie trochę szkoda, bo te jingle dodawały takiego uroku i naprawdę można było się ucieszyć, że jest i ten właśnie spektakularny dżingielek gra w tle. A tutaj niestety niczego takiego nie ma. Właśnie nie wiem, czym to było spowodowane. No ale... Ale cóż, no cieszmy się samą grą przede wszystkim. Bo brak jingli, no to jeszcze nie koniec świata przecież. Co jest doskonale rozumiane. A w ogóle co tutaj duchy zrobiły? O, czy mi się wydawało, czy kogoś widziałem z przodu? Oj, mamy stratę, moi drodzy. 3 sekundy prawie. Co ci skubańcy zrobili? Dobrze, może najpierw dojedźmy na samą metę i potem pomyślimy, co możemy zrobić.
Może chociaż złoto dościgniemy? Uda się? Oż akurat mamy metę. A! Tu mamy drogę. Właśnie tutaj trzeba będzie zwolnić, wydaje mi się, żeby właśnie w tę drogę nie uderzyć. No dobra, osiągnijmy metę. Zobaczmy jak tam... O, brąz tylko. Ciekawe. Ale mnie zastanawia, co... Co ci cwaniacy... A, proszę bardzo, no co za cwaniacy? Widzieliście? A sobie skrótu używają, no proszę. A, to ja sobie też skorzystam ze skrótu, a czemu nie? Ja mam takie same prawa, co oni. Także też sobie skoczymy na ten oto budynek i też sobie spadniemy gdzieś tu. No, tylko gdybym lepiej wycelował, gdybym tylko lepiej wycelował, no właśnie, bo coś u mnie precyzja teraz szwankuje. Ale widzicie, no naprawdę, i to wszyscy. Także i Nadeo skorzystało ze skrótu, i złoto, i mały medal Nadeo. Okej, teraz już bez żadnych zarzutów. No i teraz... I teraz ma się rozumieć, że... Że jedziemy tak, jak powinniśmy jechać. No i zapowiada się zwycięstwo. Tylko jeszcze musimy postawić tę kropkę nad i. Troszkę za wolno pojechałem. No, niestety. Mamy złoto, czyli kolejne dwa medale do kolekcji. Ale jeszcze ten czwarty medal, najcenniejszy, wciąż pozostaje w rękach twórcy. O, może teraz? Ach! Wiecie co, może zaryzykujemy? Spróbujemy jeszcze powalczyć. Chociaż, no to jest sytuacja troszeczkę... kiepska. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Ciekawe, czy swoją drogą uda się nie uderzyć. No, akurat... No, akurat nie uderzyłem. No, szkoda tylko, że w takiej sytuacji, kiedy mamy stratę, a akurat kiedy nie mamy straty... Znaczy nie, nieważne. Tak, nawet rekordu chyba nie było, także... No, ten błąd w tym miejscu, no, musiał zdecydować o naszej porażce. Dobrze, spróbujemy teraz. Och, za mocno. Szkoda. Okej. Jeszcze mamy szansę. No, teraz idealnie. No i teraz tak, ryzykować pod koniec, czy nie? Dobra, jedziemy. Jedziemy. Widzieliście to? No nie, no co za porażka, no. Żeby w metę nie trafić. Jaką to trzeba mieć precyzję. Antychirurgiczną. No to co, spróbować? Czy może bezpieczniej pojechać?
Może troszeczkę zwolnimy. Ale to chyba nie był dobry pomysł. No niestety. Trzeba było ryzykować. Niestety. Okej, może teraz. Jest prowadzenie. Jest dobrze. No, wszystko albo nic teraz. I żeby nie zaczepić, jest, mamy. O. 42 sekundy 82 setne i mamy po dłuższym czasie medal autora. No tutaj już troszeczkę było ciężej. No, także na dobrą sprawę to pierwsza trudniejsza trasa jak na razie. Zobaczymy jak będzie na kolejnej mapie. Tricky Track. Czyli trasa, gdzie będziemy ścinać. Tak, ja tę trasę dość dobrze pamiętam. Tak, tu będziemy po prostu ścinać. O, mniej więcej w ten sposób. W sumie fajna trasa. Podobnie jak wszystkie poprzednie. Także naprawdę fajne są tu mapki. Myślę, że są one no, bardziej dopracowane aniżeli w oryginalu, bo w oryginalu no to trasy albo były krótkie, albo składały się tylko z zakrętów. No było takich mapek kilka. Żadnych skoków, a tutaj naprawdę jedzie się bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. No to teraz on the roof again, czyli na dachu znowu. Takie jest tłumaczenie. Znowu na dachu. Tak. O! Uderzyliśmy. No kurczę. Akurat tego dziw... No, zacięło się, ale... W sumie, gdyby ta gra działała choćby troszeczkę bardziej płynniej, no to nie miałbym zupełnie do czego się przyczepić. Ale myślę, że jest i tak dobrze. A. Jak nie w to dziwne coś na dachu, no to akurat w latarnię musiałem przywalić. A czemu nie? Dobra, zwolnimy. I jedziemy, jedziemy. Sekunda jest. Prowadzenie jest. O, tutaj co ciekawe, nie musimy wcale dotykać dachu. Dobra, jeszcze... Ach! Będzie? O! Chyba było zwycięstwo, ale ledwo. Ledwo. Aż muszę zobaczyć, moi drodzy, iloma setnymi wyprzedziliśmy na Deo, ale kurczę... No, fart. Na farta to było przejechane końcówka. No, chyba 19 setnymi. Także... Huh. Przechodzimy do kolejnej serii tras, moi mili, Excursion. Więc teraz będziemy się poruszać tymi autkami sympatycznymi. Z nimi trzeba uważać, bo bardzo się ślizgają. No i też mają dużą tendencję do wywracania się na trasie, jeżeli tylko będą przechylone. No to mogą niestety zdachować. Tak, ale największą tendencję to mają właśnie do ślizgania się, także no trzeba dość ostrożnie. Dobrze. Trasa swoją drogą nazywa się Quiet Ride, czyli
spokojna przejażdżka, czy coś w ten deseń. No i to w sumie rzeczywiście była spokojna przejażdżka. Bez większych kłopotów, rozgryziona na 4 medale. Także teraz Grand Prix. Coś ciekawszego. Znaczy, ciekawa nazwa Grand Prix. Tak, inne środowisko po raz kolejny, więc też muzyka się zmienia, samochody. Nie no, ale muszę powiedzieć, że muzyka to bardzo, bardzo duży plus tej gry, bo jest wiele bardzo, bardzo fajnych melodii. A ten utwór jest jednym z moich ulubionych. Ach, Nadeo. Jeszcze cię dopadnę. Na razie nacieszmy się 3 medalami i zawalczmy z tym gamoniem. Dobrze, co jeszcze mogę powiedzieć o zmianach, tudzież z elementach, z których twórcy zrezygnowali. Mamy w Trackmania Sunrise nieco więcej utworów, bo w oryginalu na każdej trasie, w każdym środowisku jest tylko jedna melodia, podczas gdy w Sunrise w każdym środowisku mamy 3 czy nawet 4 utwory, także jest zdecydowanie więcej muzyki. W sumie to jest, można to uznać jako rekompensatę za ten brak dżingli, jak komuś się te dżingle podobały w Trackmania Original. No to za to może więcej utworów sobie posłuchać. Dobrze, teraz trasa Snake. Tutaj już od razu skrócik. Nie no, ale ten utwór, moi drodzy, jest chyba moim ulubionym, bo to jest bardzo, bardzo spokojna i relaksująca muzyka. I do tego jeszcze bardzo dobry, moim zdaniem przynajmniej, bardzo dobry wokal. Tak, bardzo fajnie ten... Bardzo fajnie tutaj śpiewa. Don't worry, oj tak. Don't worry, no naprawdę super, super melodia, no. Polecam posłuchać. No dobrze, a teraz spróbujmy zawalczyć o Nadeo, bo już mamy 3 medale. Tak po... w międzyczasie. Wow, co to było? Ale właśnie, trzeba na tej drodze wylądować. Oczywiście można tę trasę przejeżdżać normalnie, ale to wam nic nie da. Musicie po prostu skracać ją. O, tutaj skacząc najpierw. I następnie skacząc na drogę tutaj z boku. No, tym razem było znacznie lepiej, ale niestety na Nadeo jeszcze nie wystarczyło, więc musimy jeszcze powalczyć. Popraw. No, jeszcze 49 setnych. Więc pół sekundy. No, tutaj Nadeo dość dobrze pojechało, to muszę przyznać. Ale może teraz się zmieni. No, doganiamy go, ale jeszcze, i to jeszcze nie ten przejazd. Jeszcze 20 setnych straty.
Okej, kolejna okazja, żeby się popisać. Jest, mamy zwycięstwo. To już nie zepsuję, tego już nie zepsuję. Tak jest. Mamy. Super. No i ile jeszcze trasek? Jeszcze tylko dwie. No dobrze, to jump on brakes. Skok na hamulcach? Nie wiem, nie jestem orłem z angielskiego, z góry mówię. Tak, będziemy dość często używać tutaj hamulców, więc nazwa jest nieprzypadkowa. Dobra, jedź, jedź. Stary, jedź. Właśnie największy problem to jak właśnie pojazd się ślizga. No wtedy... No, mamy małe szanse, że z tego zakrętu wychodzimy obronną ręką. Wiecie co? Może spróbujemy to jakoś... O! No, prawie się udało. Będzie chociaż złoto. No, 200 pokonaliśmy złoty przejazd. Przynajmniej tyle dobrego, ale do Nadeo brakuje 3 sekund niemalże. No to co? Trzeba próbować. Trzeba próbować. To mi nie wyszło. Trzeba jeszcze bardziej zwolnić. Dokładnie tutaj. O, teraz bardzo fajnie. No i to mi się podoba. 70 setnych. Jedziemy, jedziemy. Nie pozwolimy tutaj na Deo wygrać. Nie pozwolimy absolutnie. Nie, nie uda ci się. A kurczę, 10 setnych tylko. Och. 10 setnych tylko, no mało szczęścia, że trochę tego szczęścia zaczyna ubywać. No dobra, powiedzmy, że może być. Chociaż jesteśmy web w web z Nadeo, ale... Ale nad duszkiem jest strata. Ryzykować? Spróbujmy. Ho, patrzcie jaki piruet! O, to było znakomite. No, teraz byłoby szkoda, gdybym coś tu spieprzył. No, naprawdę byłoby szkoda. Ale teraz jest wszystko ok. 44-47. Ostatnia trasa w tym odcinku Village, czyli wioska. I co tu będzie się działo? Na pewno 3 duchy, standardowo. I 51-59 do przebicia. No, to nie było za dobre.
ale może coś tam skuramy jeszcze. No, z małym medalem na Deo wygrywamy. Ach, prawie no, jeszcze troszkę i to mogłoby być zwycięstwo, ale trochę za mocno. Trochę za mocno i przywaliliśmy w metę. No to podejście numer dwa. Okej, znacznie lepiej. Wydaje mi się, że to będzie już ostatni przejazd. Także, no myślę, że już mogę powolutku się z wami żegnać. Mam nadzieję, że już to będzie koniec. Tak jest? Dobrze. No to bardzo wam dziękuję za uwagę. To był troszeczkę dłuższy odcinek. Ale mam nadzieję, że i tak oglądało się bardzo przyjemnie i widzimy się w następnym odcinku, kiedy to zabierzemy się za, mam nadzieję, kolejne dwie serie tras w trybie wyścigu. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.